Joshua Parker, będzie to naprawdę mega walka, na którą czekam. No i tak jak mówię, wiele osób spodziewa się szybkiej wygranej Joshua albo wygranej Joshua, dość łatwej. Ja jednak będę za tym, że wygra Parker, a jak nie wygra, to będzie to najcięższa walka Joshua w karierze. Z wielu względów. Przede wszystkim dlatego, że Joshua ma na sobie niesamowitą presję. Wilder już wygrał swoją walkę, zrobił to po nokaucie. To wszystko będzie ciążyło na Joshua, walka w tle. Do tego wychodzi Parker, na którego nikt nie stawia. Wojownik, który będzie chciał pokazać wszystko, cokolwiek nie zrobi, i tak mu wyjdzie na dobre, tak uważam, bo i tak ludzie go skreślili i po prostu w opinii publicznej jest spisany na straty, a może tylko zyskać. I tak jak powiedziałem, uważam, że wygra Parker, albo będzie bardzo wyrównana walka, a jak nie wyrównana, to najcięższa w karierze Joshua do tej pory. I to tyle.